Siemeczko, cześć, witajcie z tej String Zero i witam Was po dłuższej przerwie na moim kanale. Jeśli chcecie więcej odcinków, zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz komentarz wraz z subskrypcją wraz z łączkiem abym poruszał większą motywację aby nagrywać. Dzisiejszym głównym tematem będzie dlaczego Minecraft upadł, w jaki sposób to się stało i jak to wszystko wyglądało, a ja teraz Was zapraszam do odcinka mojego oglądania. A więc cofnijmy się do momentu, gdy Minecraft naprawdę był bardzo popularną grą i na YouTubie 90% filmików z gier oczywiście były o Minecraftie. Dzięki temu oczywiście Minecraft bardzo mocno się wyhypował przez tych wszystkich YouTuberów, którzy byli w tym top 100 polskiego YouTuba, którzy nagrywali mnóstwo odcinków z Minecrafta. I wydaje mi się, że w takich latach 2012 13 Minecraft był naprawdę bardzo, bardzo popularną grą, którą odnio która oczywiście odniosła ogromny sukces, lecz po jakimś czasie wielu osobom ta gra się znudziła. Zaczęła oczywiście w jakimś tam stopniu być hejtowana, no i po wielkim sukcesie Virtus Pro oczywiście CS wzrastał coraz to wyżej. No i oczywiście zaczęli jacyś youtuberzy nagrywać odcinki z CS-a. Oczywiście o CS-ie było głośno, ponieważ Virtus Pro wygrało IM w Katowicach w roku 2014 i oczywiście to dało taki wielki początek nowej erze i na YouTubie, no jak oczywiście w Minecrafcie, ponieważ wtedy sporo osób z tego Minecrafta odchodziło. Na samym przykładzie serwera SKKFA, jak sami mogliście zobaczyć, jak ja grałem, no to już wtedy ten CS zaczął być bardziej popularny i coraz więcej to osób przechodziło oczywiście z Minecrafta na CS-a. Tak samo po Sajcie stało się na YouTubie. Coraz to więcej osób przestało nagrywać Minecrafta i zaczęli nagrywać coraz to więcej odcinków CS-a. Gdy doszło do pewnego momentu, że po prostu CS na tym YouTubie był prawie wszędzie i robił naprawdę mnóstwo wyświetleń na każdym filmiku i przez to był jedną z najpopularniejszych gier oczywiście w Polsce na rok wydaje mi się 2014, 15. Oczywiście dodatkowo dochodziły skiny, ruletki i różne takie rzeczy co też na pewno napędzało w jakiś tam sposób tą grę, ze względu na to, że coraz więcej osób w nią grało. Jak nie dla samej gry, no to oczywiście dla skinów, no i oczywiście dla tych wszystkich kosek. No i posłuchajcie, CS bił tam oczywiście rekordy i tak naprawdę bardzo przyczynił się do rozwoju CS. A nagrywał z tego także mnóstwo odcinków i w pewnym momencie. W CSie zablokowali skiny, ruletki oraz tym podobne rzeczy, co w jakimś stopniu przyczyniło się do upadku cs ponieważ dużo dzieci czy także innych osób grało w cs tylko i wyłącznie po to, aby grać na tych ruletkach, obstawiać pieniądze. No i niestety to się skończyło. W jakimś stopniu na pewno przyczyniło się to, to do tego, że niestety ten CS w jakimś tam stopniu upadł. Oczywiście. Mamy scenę sportową, dużo osób te mecze ogląda. Ja sam jestem osobą, która ogląda większość meczy, e, oczywiście, w CS-ie, ponieważ dla mnie oglądanie meczy w CS-ie jest bardzo interesujące. No i sam się tym interesuję od około 2013 roku, więc e, na CS-ie bardzo dobrze się znam, na tej scenie e sportowej no i posłuchajcie, oczywiście gdy wszystkie ruletki się skończyły została ich naprawdę bardzo ale to bardzo mała ilość, były tam jeszcze jakieś oczywiście openingi skrzynek ale tego też naprawdę było bardzo mało sporo youtuberów oczywiście przestało nagrywać CSa, no bo z tego nie było pieniędzy no i oczywiście gdy już większość osób przestała nagrywać CSa, zaczęły się takie różne kanały typu freeze, jak dla mnie jest to troszeczkę inny content, więc yy, czy na plus czy na minus, o to sami. No i potem oczywiście wszedł wielki hype na Fortnite'a. Tak, w tym momencie w Fortnite'a nagrywa mnóstwo osób, Fortnite, Fortnite na ten moment jest naprawdę bardzo popularną gierką, no i zobaczymy kiedy ten Fortnite się znudzi i znowu przyjdzie jakaś nowa era nowej gry i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że w jakoś w miarę fajny sposób Wam to wszystko przedstawiłem, jak oczywiście pod Minecraft, potem CS... A jak to teraz wszystko wygląda, więc dziękuję za oglądanie, nie zapomnij o łapce w górze oraz o subskrypcji wraz z węczkiem i jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz y, hashtag y, Minecraft, no i co? Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!